Odzywam się do Was tak już po południu, bo od rana nic, tylko sprzątałam i stwierdziłam, że nie jest to zbyt dla Was ciekawe. Posprzątałam szybciutko mieszkanie, bo dzisiaj mam gościa, z którym będę nagrywać wspólny projekt, więc czeka mnie bardzo dużo pracy dzisiaj, takiej bardzo przyjemnej, ale jednak sporo pracy. No i teraz szybko przed nagraniami jeszcze się regeneruję, nałożyłam maseczkę, będę wykonywać makijaż. Ale najpierw muszę coś zjeść, więc postawię sobie obiad, pokażę Wam, co dzisiaj też robię na ten obiad, bo tak mnie jakoś natchnęło na gotowanie, ale będę jak zwykle improwizować, więc poopowiadam Wam trochę o tym, bo często jak pokazuję coś na Instastory, moje gotowanie, to prosicie o przepis, a u mnie to jest zawsze jedna wielka improwizacja, więc muszę Wam po prostu to pokazać, bo przepisu jako tako nie jestem w stanie Wam dać. Ale najpierw otwórzmy sobie kalendarze, myślę, że na to czekacie, no i Stefania na pewno na to czeka zdecydowanie. Ja sądzę, że większość z Was ogląda moje vlogmasy właśnie dla Stefanii. Zdaję sobie z tego sprawę. To jest kocia gwiazda. No to co? Idziemy dać jej przysmaczki, nie? Stefania. Kocie najdroższe na świecie. I wiem, że to jest Twoje ukochane miejsce. Że Ty tak lubisz tą pufkę, tak? Kochasz ją. No. Wiesz, co teraz będzie? A? Kalendarze. No i wstaję. Przełożyłam sobie te dwa kalendarze tutaj, żeby było mi łatwiej później otworzyć kolejne. Chciałam Wam pokazać, jak ta poduszka ładnie wygląda, ta z Pepką, z pierwszego vlogmasa, którą Wam pokazywałam. Naprawdę jest śliczna. Dobra, łapimy tutaj czwóreczkę. Chociaż mamy 3 grudnia, ale Wy zobaczycie 4. Jak otwieram i wyciągam rozświetlacz. O, to niespodzianka, super. Jest rozświetlacz w takim ciepłym kolorze. Dobra. I otwieramy. To nie jest jeszcze dla Ciebie, wiesz? Jeszcze musisz poczekać. Dobra? Tu szukamy 4. Ale nie chodź mi po tym kalendarzu. To nie jest Twój kalendarz. Już. Uciekaj. Za ciężka jesteś na to. No. Stefa patrzy do góry. Nie mogę. Stefciu, zaraz. Ojeju. Największa atrakcja to jest Stefania czekająca na swój kalendarz, nie? Dobra, mamy Yves Rocher. Yves Rocher mamy żel do kąpieli. Znam już ten zapach. Miałam go w wakacje i bardzo mi się podobał, więc fajna miniatureczka. Zabiorę sobie w podróż. I co, Stefa, teraz twój? Tak. No dobra. No dobra, no. Sprawdźmy. No nie wchodź mi w kadr, bo nie widzę, gdzie mam tutaj 4. Tu jest 4. No i znowu kocik grzecznie czeka. Taki kocik grzeczny. Jest przysmaczek. Zobacz tu na znowu dzisiaj. Tak, ten też Ci się podoba, nie? Też się trzeba do niego przytulić najpierw, zanim zjesz. Dobra. Uwaga. O. Poczekaj, no. Proszę. Powiem Wam, że to tak śmierdzi tym tuńczykiem. Ale jak widać, Stefania zadowolona. Mimo, że prawdziwego tuńczyka nie lubi, jak tak chce jej dać, to taki przysmaczek jak najbardziej, nie? No nie ma już. Nie ma, zjadłaś. Zjadłaś. Proszę bardzo. Tak, proszę. No i piękne kalendarze, The Body Shop. 4, tu jest taka duża 4. Czy to mi nie spadnie? Oho, ho. Nie powinno. O, okej. Okay. Jaki fajny obrazek jest dzisiaj. Teraz widzę, że chyba źle tutaj włożyłam, bo może to jest jakiś ogonek tego stworzonka. Ale co jest w środku? Zobaczmy, w środeczku. O, tu już jest jakieś świąteczne chyba.
Jest oczywiście masło do ciała, ale w takim chyba pięknym zapachu świątecznym. Są gwiazdki. Aż chcę powąchać. Zapach jest niesamowity. Jak lubicie maliny, to jest coś dla Was. Musicie powąchać, jak będziecie gdzieś obok The Body Shop, to sobie wejdźcie i zobaczcie. Dobra, pudełeczko daję z powrotem. Tak. No i tutaj czwóreczka. Tu jest coś dużego w tej czwórce. To jest pianka do kąpieli. Patrzcie, ten cudowny kolor mi do sypialni pasuje. Idealnie. Wow. Lotos i biała herbata. Co do obiadu, to dzisiaj robię sobie warzywka, cukinię i młody groszek zielony z kurczakiem zagrodowym w sosie teriyaki. To już tutaj leży jakiś czas, się marynuje delikatnie to mięso. Użyłam tutaj sosu teriyaki z Tao Tao, czosnek niedźwiedzi, sól i pieprz. Tutaj to wszystko jest i to będę wrzucać na patelnię. Dodam tutaj trochę masła bez laktozy. Najpierw będę smażyć te warzywa, później wrzucę dopiero mięso. Tak jakoś na takie smaki mnie naszło. A ryż, który dzisiaj będzie do tego, to jest ten długi ryż. Kupiłam to w Lidlu, więc wypróbuję po raz pierwszy ten ryż. Zobaczę, co z tego wyjdzie, bo jest to jedna wielka improwizacja. Zaraz to będzie się wszystko pięknie dusić razem. Dodałam jeszcze trochę czarnego sezamu dla smaku i w sumie wyglądu. Zamykam, dusimy, no i pokażę Wam już, jak danie będzie gotowe. Co z tego wyjdzie? Czy będzie smaczne? A nie wiem, nie mam pojęcia. Stwierdziłam, że dodam jeszcze trochę czerwonej cebulki, tak bardzo drobno posiekanej, i sosu tajskiego słodko-kwaśnego. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie. Gotowe danie prezentuje się tak. Wolałam sobie oddzielić ryż od mięsa, bo no tak jak też podają, tak jak jest na... Tak prezentuje się gotowe danie. Ryż zrobiłam sobie osobno i już próbowałam. Jest naprawdę smaczne, więc jeżeli macie ochotę na takie smaki azjatyckie trochę bardziej, to polecam. Moja improwizacja na talerzu. Ale się objadłam, a dzisiaj ewidentnie mam dzień kuriera. Właśnie przyniósł mi tyle paczek. No to co? Zobaczmy, co jest w środku, bo kompletnie nie mam pojęcia. Niczego nie zamawiałam, więc są to paczki PR-owe. Więc chyba przyspieszony Mikołaj jakiś, tak mi się wydaje. To otwieram i pokazuję Wam, co jest w środku. Co za niespodziankę i co za dzień obfitości. Zobaczcie, dostałam 3 kalendarze. Dostałam jeszcze jeden z Yves Rocher. Chyba przez to, że właśnie dostałam na Śląsk, teraz dostałam też do Warszawy. No i bardzo bym chciała Wam go podarować. Więc musimy to zrobić szybciutko. I dzisiaj, jeżeli będziecie komentować tego vlogmasa, to przed Waszym komentarzem, jakimkolwiek komentarzem, wpiszcie po prostu w nawiasie kwadratowym konkurs. Piszcie komentarz, a ja postaram się już jutro w następnym vlogmasie wybrać zwycięzcę. Musimy to załatwić bardzo szybciutko, bo na dniach muszę Wam to po prostu wysłać, żebyście go dostali i mogli sobie pouzupełniać, a później razem ze mną go otwierać. Co Wy na to? Mam nadzieję, że fajna niespodzianka. Bardzo dziękuję i proszę. Tu mam jeszcze kolejne nowości, więc zaraz będziemy sobie otwierać. I mam jeszcze 2 kalendarze z Makeup Revolution i z Lumen. Mnie nie było w domu w tamtym tygodniu, właśnie pod koniec tygodnia, więc wydaje mi się, że to są po prostu spóźnione paczki, które dzisiaj mi kurier przywiózł, dlatego ich było tak dużo. Jest ich tak dużo. Więc otworzymy sobie zaraz i wyciągniemy, uzupełnimy te wszystkie dni, zobaczymy, co w nich było, no i codziennie będziemy później otwierać właśnie te kalendarze, ale ekstra. Tutaj jeszcze mam paczuszkę Affect, tak ładnie opakowaną, to nie mam pojęcia, co to jest, więc jest tu jakiś prezent, niespodzianka. No i tak jak Wam mówiłam, jeszcze kolejne nowości świąteczne od Yves Rocher. Dobra. Otwieramy. Od czego zaczynać? Co to za dobroci są tutaj?
Otwórzmy, cóż to jest za piękna paczuszka od Affect. Chyba muszę pootwierać, bo potrzebuję drugiej ręki, więc otworzę tę paczuchę i tą paczuchę i Wam pokażę, co jest w środku za chwilę. No takiej niespodzianki to ja się nie spodziewałam. Zobaczcie, dostałam książkę o matko i córko z dedykacją od dziewczyn. Dziękuję, kochane, wspaniała niespodzianka. Dostałam też zeszyt, taki piękny, coś tak fajnego i niezwykłego może się zdarzyć w życiu każdego z nas. Należy jedynie chwycić byka za rogi i coś z nim zrobić. Piękne. No i Haribo, dziękuję. Na święta będą otwierane. Co do paczuszki Affect, to jest to zestaw pomadek w takim pięknym opakowaniu. Śliczne. Będzie testowane. Bardzo dziękuję Affect za przesłanie. Już widziałam na Instastory u dziewczyn, jak one są napigmentowane, jakie są fantastyczne. Zresztą póki co żaden kosmetyk Affect mnie nie rozczarował. No to przetestujemy też te pomadeczki. Ojeju, dziś prezentów. No tego to ja się nie spodziewałam. Wiecie co? Chyba to, że zrobiłam wcześniej choinkę, tak na to wpłynęło. Ja nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Tutaj mamy i proszę. Cała reklamowa nowości. I co my tutaj mamy? Taki zestaw świąteczny kremów do rąk, z tego co widzę. Tak, 4 kremy do rąk, takie miniaturki. Mega! Na pewno ja sobie zostawię i dam też mojej rodzince, bo u nas każdy ma w torebce zawsze coś takiego, jakiś krem do rąk. Co mamy jeszcze? To Wam też pokazywałam na Instastory. A tutaj jest seria z zieloną herbatą. I to jest taki zestaw, gdzie mamy żel pod prysznic, jest pomadka ochronna, jest balsam do ciała i jeszcze krem do rąk, już mówiłam? Nie, nie mówiłam. Więc taki zestaw miniaturek, zaraz Wam pokażę cenę, jak to się prezentuje. Tutaj mam świeczuchę, to wiem, że to jest świeczka, a wcześniej miałam o innym zapachu, a tutaj jest czerwone jabłuszko. W środku jest jeszcze... Ojej, jakie to ładne. O nie, przepadłam. To jest ulubiony mój zapach od Yves Rocher. To jest pierwszy zapach, w którym się zakochałam ogólnie, bo ja to taka, no nie jestem wielbicielką ogólnie perfum, więc no nie przywiązywałam do tego wcześniej wielkiej wagi, ale od kiedy wyczułam gdzieś na ulicy ten zapach, to za mną chodziło. Później gdzieś złapałam próbkę i wyczułam, że to jest właśnie ten zapach, na który tak reaguję i sobie kupiłam i mam go cały czas, używam na wyjścia, bo na co dzień nie używam zapachów, ale tu miniatureczka, wow. Jestem mega zadowolona z tego, naprawdę. To jest zapach, który uwielbiam. I co tutaj jeszcze mamy? Żel pod prysznic z drobinkami peelingującymi z serii Zielona Herbata. To jest jeszcze jakieś piękne opakowanie w takim twardym pudełeczku. Zaraz będę otwierać. Mamy, ojej, tu jest tego tak dużo. Żel pod prysznic, czerwone jabłuszko. Mamy balsam do ciała. Złota herbata. Jest... To jest krem do rąk. Czerwone jabłuszko. I dwie pomadki ochronne. Są tutaj jeszcze również czerwone jabłuszko i zielona herbata. Mega, no ale zobaczmy jeszcze, co tutaj jest w tym pudełeczku. Może jakoś to delikatnie uda mi się ściągnąć. Tak. O, wow, jaki piękny zestaw. Perfumowany krem do rąk. Tutaj jest jakaś miniatureczka. Wody toaletowe, perfumowane. Patrzcie, jak pięknie ten zestaw wygląda. Zaraz zobaczę, ile on kosztuje, bo to jest naprawdę fajny pomysł na prezent. I mam tutaj mini katalog. Na przykład zestaw kremów do rąk 39,90. Co tutaj mamy jeszcze... Gdzie jest ten ładny zestawik? Tutaj jest! 169 zł, zobaczcie. A nie, to nie jest ten. Jest ten? Nie ten. Jeszcze raz muszę wrócić. To nie jest ten. Ale powiedzmy, że podobne ceny, bo tutaj jest Evidence, tutaj jest inny zapach, ale to samo pudełeczko tak pięknie opakowane, więc sądzę, że mniej więcej to będzie taka cena.
Tak, i te zestawy za 39. Tak to ogólnie wygląda, więc teraz i proszę na święta. Pięknie są to prezenty popakowane i takie myślę, że bardzo przemyślane po prostu. Więc dobra, pakuję to z powrotem. Bardzo dziękuję i proszę, zrobiliście mi mega niespodziankę i mam nadzieję, że tym kalendarzem uszczęśliwimy jeszcze kolejną osobę. Pamiętajcie, zostawiajcie komentarze w nawiasie kwadratowym konkurs i piszcie. A ja szybciutko w następnym vlogmasie, czyli już jutro, wybiorę osobę, do której wyślę ten kalendarz. Tylko pamiętajcie, działamy szybko, skupcie się i jak tylko kogoś wybiorę, to szybciutko musicie podać mi adres, żebym ja mogła to wysłać. Tak się prezentuje kalendarz od Makeup Revolution, a tutaj jest Lumen. Ten jest o wiele taki grubszy, solidniejszy, wykonany z mocnego takiego kartonika. I zobaczmy, jak wygląda w środku, ale jest piękny, z takimi złotymi elementami i też idealnie pasuje do mojej sypialni, tylko że będę musiała go gdzieś przełożyć na inny stolik, bo już mi się te kalendarze nie zmieszczą po prostu. Taka niespodzianka, słuchajcie, nie spodziewałam się tego. Tu się jakieś pootwierały, ale nie będę zaglądać. Już z magicznymi życzeniami. Bardzo dziękuję za niesamowity kalendarz. To co? Otwieramy wszystkie, to znaczy nie wszystkie, tylko te, które, czyli do którego? Do czwartego. Dzisiaj otwieraliśmy czwóreczkę. Tutaj jest pomadka w jedyneczce, w dwójeczce. Dwójeczce mamy pędzelek. O, proszę. Jest pędzelek. Fajne, taka miniatureczka też podróżna. Trójka, trójka, trójka. Hello, nie widzę. Tu jest trójeczka. Jest cień i nawet przeżył, bo wiem, że te cienie są bardzo delikatne, ale pięknie wygląda. Ładnie opalizuje. I czwóreczka, czwóreczka, czwóreczka. Ależ dzisiaj, nie dzisiaj, w tym roku mam kalendarzy. Jestem w szoku, naprawdę. Takie niespodzianki mnie w tym roku spotkały. Bardzo mi miło. A tutaj, co tutaj jest w tej miniaturce? O, udało się. Co my tu mamy? A, dobra, błyszczyk. Myślałam, że to jest jakaś baza pod makijaż. To jest błyszczyk. Balsamik, dobra. Tu jest Makeup Revolution. No i otwieramy Lumen. Jedynka, jedyneczka. Widzę dwójkę, tu jest jedynka. Ale cudownie wygląda ten kalendarz. Pod jedynką mamy do makijażu. Tak, płyn micelarny, ale wygląda jakby był jakiś dwufazowy, czy bardziej tłusty. Jakby był do demakijażu. Dobrze, poczytam sobie o nim później, bo sporo jeszcze otwierania, sporo pracy dzisiaj. Dwójeczka. Coś do oczyszczania. 95% pochodzenia naturalnego. Aha, jest to jakoś, no... Po prostu żel do mycia twarzy. Pięknie, trójeczka. Trójeczka, jakieś ładne opakowanie. Jest krem. Sleeping krem. Rozjaśniający. Okej, coś z witaminą C. Tak wygląda. Ale mi będzie miło poznać te wszystkie kosmetyki, bo te kilka, których mam i które poznałam dotychczas, to bardzo sobie je chwaliłam. A teraz jeszcze poznam tyle nowości, więc te kalendarze są super, bo takie miniatureczki ja możemy poznać i jeżeli nam się spodoba, no to można zakupić cały produkt, prawda? I tu jest pewnie pomadka, ale to jest kolorem. Frosty Night. Uda mi się otworzyć jedną ręką? Nie, nie uda mi się. Ale kolorek jest taki.
Jak co dzień, jeszcze jeden kalendarz adwentowy, czyli kalendarz pomocy. Wybrałam dzisiaj na Się Pomaga, ratujemy zwierzaki i wpłacam pieniądze na lalkę. Lalka potrzebuje operacji, ma wielki kamień i trochę tych pieniędzy jednak jest potrzebnych, a zostały tylko 2 dni do końca. Myślę, że tą kwotę spokojnie sami jesteśmy w stanie po prostu uzupełnić i nawet przelewając złotóweczkę, kochani. Jeżeli chcecie uratować takiego słodkiego kociaka, to linka zostawię Wam w opisie pod spodem. No a ja robię przelew. Długo myślałam, czy pokazać Wam mojego gościa, ale stwierdziłam, że to jest dobra zapowiedź tego, co będziemy robić. Nie zdradzimy jeszcze, co będziemy robić. To się okaże za, nie wiem, do 2 tygodni. Mam nadzieję, że się wyrobię z materiałem, ale poznajcie mojego gościa. Hello! To ja. Jest to mnie Ewa i robimy coś naprawdę fajnego. Mam za chwilę nadzieję, będę cała zabarznięta. O, cię prośnie. Cudownie. A ty opowiedz, bo ty wiedziałaś, że chcesz mnie do tej stylówy. Dlaczego? Tak, bo tak dobierałam do osobowości. Jak oglądałam to coś, co jest inspiracją, to stwierdziłam, że jak najbardziej, że właśnie jesteś taką królową. Zobaczyłaś mnie. Tak, to będzie tak, to. Tak. Cudownie, to się nie mogę doczekać. Dobra, to działamy. Efektu ci, Wam tutaj nie pokażę, ale będzie niedługo fajny projekt. Odezwę się potem. No i po nagraniach trochę nam się zeszło. A mi zeszła szminka, ale to nic. Zaraz się wymyję, jest już godzina. Wymyję się? Umyję się. To już zmęczenie. Zmęczenie materiału totalne. Jest godzina 20, ale ja już kończę tego vlogmasa, bo muszę go szybko zmontować, a jeszcze mam do zrobienia wiele, wiele rzeczy na jutrzejsze nagrania. Jutro kolejny gość. Pokażę Wam, kto to jest. Bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać. Zaczynamy od rana, więc sporo tutaj ogarniania mam. To dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego vlogmasa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i koniecznie komentujcie, bo ja chcę komuś z Was podarować ten kalendarz. Komentujcie, komentujcie. Jaki komentarz chcecie, napiszcie. Czekam po prostu na Was. Napiszcie coś miłego. Może coś miłego dla innych obserwujących. Co chcecie po prostu. Żeby było miło i przyjemnie. Tym bardziej, jak mamy taką brzydką pogodę za oknem. I jeszcze chciałam Wam o czymś powiedzieć, na co wpadłam dzisiaj. Bo piszecie mi często, że lubicie, jak wrzucam Wam jakieś właśnie dekoracje, które sama robię, czy jak dekoracje jakieś kupię i ogólnie jak urządzam tutaj mieszkanie na święta, Wy to bardzo lubicie i ja też to bardzo lubię oglądać. No i tak sobie pomyślałam, że skoro tworzymy już taką wspólnotę, tak jakby, chociaż dziwnie to brzmi, jak jakaś wspólnota mieszkaniowa, ale tworzymy jakąś społeczność i lubimy takie rzeczy, to oglądajmy swoje prace tak nawzajem. Więc jeżeli coś wrzucicie do internetu, jakąś swoją dekorację, chcecie się tym podzielić, czy to na Instastory, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy ogólnie gdzieś po prostu w internecie, to wpiszcie hashtag Vlogmas Karolina Ziętek, razem pisane. I wtedy ktokolwiek w niego kliknie, to zobaczy tą Waszą dekorację. Dzięki temu odnajdziemy wszystkie swoje te prace i dekoracje i będziemy mogli wszyscy oglądać. Ja będę mogła Wasze oglądać, Wy moje i będziecie mogli oglądać swoje prace nawzajem. Co Wy na to? Bo ja myślę, że fajnie, że to będzie taki nasz tutaj wspólny hashtag i nasze... nasz sposób na komunikowanie się? Coś takiego. No, to już kończę gadać, bo bardzo dużo dzisiaj gadałam i dużo dzisiaj się działo, bardzo dużo się napracowałam, mimo że tego tutaj nie było widać, ale naprawdę sporo sprzątania, ogarniania, przygotowania, plus jeszcze nagrania, plus jeszcze montowanie, więc tego jest naprawdę mnóstwo i spinam się bardzo, żeby zrobić to bardzo tak sprawnie i szybko, więc kończę już tego vlogmasa już teraz na 100%. Bardzo dziękuję za oglądanie i do jutra, kochani. Pa, pa!